Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Patryk Bożenski. W tym wideo powiem Ci, jak sprawdzić swoją zdolność kredytową na kredyt hipoteczny. Zapraszam do oglądania. Jak sprawdzić zdolność kredytową w Polsce? Zanim odpowiem na to pytanie, wspomnijmy, gdzie sprawdzić zdolność kredytową. Możesz to zrobić bezpośrednio w banku, na przykład w oddziale, jednak zdecydowanie wygodniejszym i szybszym sposobem jest obecnie skorzystanie z porady kredytowej z ekspertem, który policzy dokładnie Twoją zdolność kredytową oraz odpowie na wszystkie nurtujące Cię pytania na jednym spotkaniu, nawet bez wychodzenia z domu. Jakie informacje potrzebne są na spotkanie z ekspertem kredytowym? 1. Fundamentalną informacją jest to, ile zarabiasz na rękę, czyli informacja, ile wpływa Ci na konto osobiste od pracodawcy z tytułu wynagrodzenia na umowę o pracę lub umowę o zlecenie. 2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to będzie potrzebna informacja, jaki jest średni dochód netto z ostatnich 12 miesięcy. Warto pobrać od księgowego pełne zestawienie. 3. Wskaż liczbę osób w gospodarstwie domowym. 4. Jeśli posiadasz zobowiązania finansowe, takie jak inne kredyty, na przykład kredyty gotówkowe, limity na kartach kredytowych, limity w rachunku lub drobne raty sprzętu RTV AGD. 5. Zastanów się, jaką ratę kredytu hipotecznego jesteś w stanie płacić bez obciążenia budżetu domowego. Na podstawie tego będzie ustalony okres kredytu hipotecznego do spłaty. 6. Określ pozostałe stałe opłaty, na przykład wysokość rachunków za prąd, gaz czy czynsz. Powyższe informacje wystarczą do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej i konkretnie bez żadnych problemów będzie ona przedstawiona. Po spotkaniu z ekspertem będziesz doskonale przygotowany na proces kredytu hipotecznego. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to subskrybuj mój kanał, aby otrzymywać informacje o najnowszych filmach. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz, abym poruszył konkretny, interesujący Ciebie temat, to napisz w komentarzu, a ja zyskam większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów właśnie dla Ciebie. Pozdrawiam, Patryk Bożenski.